Puławski Zakład Usług Komunalnych kontynuuje swoje działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności. W listopadzie ubiegłego roku w Mediatece zorganizowano warsztaty filmowe dotyczące tworzenia filmików edukacyjnych o tematyce ekologicznej. W czwartek również w siedzibie Biblioteki Miejskiej prezentowano już wykonane materiały filmowe, które mają posłużyć do promocji działań proekologicznych. Dzisiejsze wydarzenie jest bardzo nietypowe, dlatego że mamy premierę dwóch filmików edukacyjnych, które stworzyła młodzież razem z seniorami i to jest efekt pracy już wcześniejszych warsztatów. Na wcześniejszych warsztatach, które też zresztą mieliśmy tutaj w Mediatece Puławskiej, pracowali nad koncepcją, czyli najpierw rozmawialiśmy w ogóle, po co tak naprawdę segregujemy opady, czy ta gospodarka komunalna ma znaczenie dla mieszkańców, czy też nie. Efektem tego było to, że szukamy różnych kanałów, jak dotrzeć z świadomością, wiedzą do mieszkańców naszych Puław, żeby rzeczywiście ta świadomość ekologiczna coraz bardziej wzrastała. I powstały wtedy scenariusze i potem powstały filmiki, którymi pracowała młodzież i dzisiaj jest ich premiera. Więc zobaczymy, ocenimy jak to powstało, jakie efekty wyszły, ale druga część naszego spotkania jest jeszcze taka, że wspólnie chcemy wypracować sobie, jakimi narzędziami, formami możemy docierać jeszcze do mieszkańców Puław z naszą wiedzą ekologiczną, ale żeby to była koncepcja, która wyjdzie od seniorów i młodzieży, tak, żeby to były ich pomysły, ich narzędzia, żeby rzeczywiście ta świadomość była coraz większa, coraz głębsza, żeby wiedzieli, że tak naprawdę segregowanie odpadów to nie jest i tylko i wyłącznie dbanie o środowisko, ale to też o nasze portfele, tak? Dlatego, że im będziemy bardziej segregować, jeżeli będziemy dbali o to nasze otoczenie, tym będziemy mniej płacić za odpady. Głównym założeniem naszego programu jest zwiększenie odzysku i recyklingu surowców, które znajdują się w odpadach, które wszyscy wyrzucamy. Ze względu na rosnące poziomy odzysku, które są narzucone przez Unię Europejską, w Polsce musimy wysegregowywać już niemalże 1/3 wszystkich odpadów surowcowych, które znajdują się w strumieniu całym odpadów komunalnych. I ze względów ekonomicznych również jest to bardzo ważne, ponieważ odpady, które segregujemy, które znajdują się w żółtych, niebieskich, brązowych pojemnikach, one są 4-krotnie tańsze niż odpady zmieszane. Więc po to, aby nie rosły opłaty dla mieszkańców, tak ważne jest segregowanie i zwiększenie tego strumienia odpadów, które znajdują się właśnie w tych kolorowych pojemnikach. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie z młodzieżą, z seniorami, jest to jeden z, można powiedzieć, cyklicznych spotkań i naszych przedsięwzięć, które jako ZUK planujemy robić w mieście Puławy. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby jak najszersze grono mieszkańców dowiedziało się, jak ważne jest segregowanie odpadów, jak to może wpłynąć zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie na nasze portfele oczywiście. Zamierzamy tutaj w roku 2024 zorganizować piknik ekologiczny, wraz z miastem. Chcemy trafić do jak najszerszego grona mieszkańców miasta, aby świadomie segregowali, świadomie gospodarowali swoimi odpadami, które wyrzucają. Miejmy nadzieję, że stworzone filmiki poskutkują zwiększeniem świadomości ekologicznej zarówno wśród ludzi młodych, jak i u reprezentantów starszego pokolenia. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, twoje auto jest w rękach profesjonalistów.